Po moim zatrzymaniu były takie emocje, wtedy kiedy do mojego domu przyjechało ponad 40 funkcjonariuszy CBS-u i ABW, że bałem się o życie i zdrowie swoje i mojej rodziny i bałem się ujawnić tam poufną informację o tym, że rozmowy są nagrywane w warszawskich restauracjach i że zostały rok temu przekazane funkcjonariuszom. Około roku temu spotkałem się z funkcjonariuszami ABW i CBA i przekazałem im informację, że to były spotkania na temat jednej z moich spółek, w tym przypadku telekomunikacyjnej, która jest strategicznym aktywem dla Skarbu Państwa, i przekazałem informację o tym, że w warszawskich restauracjach są nagrywane rozmowy. I okazuje się, że przez ten rok czasu nic nie zostało z tą sprawą zrobione, a potem wybuchła wielka afera taśmowa i zostałem w nią manewrowany i zostałem kozłem ofiarnym. Zostałem poinformowany po jakimś czasie, że nie mogą podjąć jakby tego tematu, dlatego że dotyczy ona polityków Platformy Obywatelskiej. W prokuraturze z moją sprawą praktycznie nic się nie dzieje. Występowaliśmy z licznymi wnioskami dowodowymi, które zostały odrzucone. Chcieliśmy też, żeby prokuratura pokazała nam jakikolwiek dowód świadczący o mojej winie i do dzisiaj nie mamy żadnej informacji o tym, czy takie dowody zostaną nam przedstawione. No i generalnie jestem w bardzo dużym szoku. Boję się o życie i zdrowie swojej rodziny i oczekiwałem szybkiego wyjaśnienia tej sprawy przez prokuraturę, a okazało się, że ta sprawa będzie trwała jeszcze długie miesiące, może i lata, i dlatego postanowiłem ujawnić tą poufną informację i liczę na to, że prokuratura zbada ten wątek niezwłocznie i prawda zostanie potwierdzona. Uważam, że nie mogę być oskarżony w tej sprawie, ponieważ rok temu poinformowałem służby specjalne o tym, że nagrania w warszawskich restauracjach są nagrywane i oczekiwałem, że ta sprawa zostanie szybko wyjaśniona zgodnie z deklaracjami premiera, że do końca wakacji zostanie to wyjaśnione. Przede wszystkim uważam, że prokuratura popełnia błąd, że nie chce udostępnić żadnych dowodów ani uwzględnić naszych wniosków. I bardzo nam na tym zależy, żeby pomóc prokuraturze w wyjaśnieniu tej sprawy i dlatego zdecydowałem się na ujawnienie tej informacji poufnej o tym, że rok temu przekazałem tę informację służbom specjalnym. Po zatrzymaniu mnie 24 czerwca przekazałem oficerowi prowadzącemu tą akcję, że funkcjonariusze CBA i ABW wiedzą o istnieniu tych nagrań. On przekazał tą informację do prokuratury. Liczyłem, że prokuratura zbada ten wątek. Okazało się, że nic się w tej sprawie nie dzieje, a śledztwo ma ciągnąć się w nieskończoność, dlatego zdecydowałem się poinformować o tym, że takie nagrania miały miejsce. Też zadaję sobie to pytanie, dlaczego stałem się kozłem ofiarnym w tej aferze, pomimo tego, że przekazałem informacje służbom specjalnym o tym, że w warszawskich restauracjach są nagrywani politycy z Platformy Obywatelskiej. Od roku polskie służby specjalne wiedzą o tym, kto podkładał te podsłuchy, a ja wszelkie informacje na ten temat przekażę prokuraturze. Nigdy nie współpracowałem ze służbami specjalnymi. Od iluś tam lat spotykamy się, dzwonią do mnie i jestem otwartym człowiekiem i zawsze udzielałem im jakichkolwiek wyjaśnień i informacji, które potrzebowali. I około roku temu dowiedziałem się o tym, że w warszawskich restauracjach są nagrywane rozmowy
wysokich urzędników państwowych i przekazałem im tę informację. Prokuratura od wielu tygodni prowadzi postępowanie, odmawia nam wglądu w dokumentację, udział przy zbieraniu jakichkolwiek dowodów, nie możemy tych dowodów zobaczyć, a ja cały czas jestem atakowany przez różne urzędy kontroli skarbowej, Komisji Nadzoru Finansowego. Moje spółki są tak samo atakowane, też różne pytania im się zadaje. Pracownicy są nachodzeni przez Centralne Biuro Śledcze i straszeni oraz ja czuję, że jestem przez całą dobę inwigilowany i tak naprawdę cały czas odbywa się jakiś atak na moją osobę. Jak już zostanę oczyszczony z zarzutów, to przemyślę tą całą sprawę. Postaram się odbudować to, co zostało zniszczone przez tą aferę i tak, żeby dalej móc dawać pracę ludziom, których zatrudnialiśmy.